Siedzimy w warszawskiej klubokawiarni towarzyska z Sokołem i Marysią Starostą, niedługo po premierze najnowszej płyty i niedługo po tym, jak sobie potripowaliście trochę, nawet nie po Europie, tak, tylko po egzotycznych krainach, ale zacznę cytatem z wypowiedzi facebookowej. Takiej mianowicie napisałeś: jarałbym się jak głupi, gdybym mógł zagrać najmniejszy epizod w filmie Smarzowskiego, choćby przemknąć tyłem na siódmym planie w worku na głowie nocą. I często w recenzjach tej płyty przewijają się porównania właśnie do filmu Smarzowskiego. Czy jest to więc jakaś zamierzona i celowa inspiracja, czy po prostu jakoś tam podświadomie z uwagi na zajawkę gdzieś tam ci to przemyka do warsztatu? Wiesz co, nie, to nie była jakaś celowa inspiracja. Bardzo mnie zaskoczyło pierwsze takie porównanie, a każde kolejne po prostu powodowało uśmiech na mojej twarzy, bo to jest dla mnie duży props, że ktoś tak w ogóle napisał. Natomiast ja bym tego w ten sposób nie skojarzył. Co więcej, wydaje mi się to trochę naciągnięte porównanie mimo wszystko, ale możliwe, że mamy gdzieś tam momentami podobną wrażliwość po prostu z Wojtkiem Smarzowskim, bo oczywiście mam go za większego artystę niż ja. Może wiesz, zawsze tak jest też chyba, jak masz kogoś z dziedziny, którą się nie zajmujesz i wydaje ci się to takie strasznie trudne i w ogóle zawiłe. Rzeczy po prostu, dlatego to porównanie to jest takie trafione moim zdaniem w sumie. No nie wiem, wiesz, lubię to, że on pokazuje pewne rzeczy bardzo brutalnie, bardzo naturalistycznie, tak obdarte w ogóle ze wszystkich pudrów i jakichś upiększeń, tylko takie po prostu na chama. Ale też pokazuje tę sytuację, że często, wiesz, uśmiech ciśnie się na twoją twarz, pomimo że sytuacja jest tragiczna, tak? Ja też lubię tragikomedię. Totalny czarny humor jakby trochę. Tak. Natomiast wiesz, to ja myślę, że zarówno, znaczy u niego bardziej, bo ja jednak mniej humorystycznie podchodzę do pewnych rzeczy, jakby, ale też nie są pozbawione szczypty po prostu ironii, no nie ukrywajmy, ale u niego jest tak, że tak naprawdę ten pierwszy odruch to jest, myślę, śmiech, a jak się głębiej zastanowisz, to tam mocno nie jest do śmiechu. Jakby śmiech przez łzy, tak? Trochę tak. No to tak jak właśnie też chyba napisałem u siebie, że często mam u niego albo śmiech przez łzy, albo wiesz, albo łzy w trakcie śmiania się i wiesz, właśnie nie wiadomo. To jest taka mieszanka tych uczuć. Ale na pewno są to rzeczy, bardzo, bardzo się cieszę z takich porównań do Wojtka Smarzowskiego. Ewidentnie jest to dla mnie ulubiony mój reżyser i to co ma, ten dar, który ma, to przede wszystkim dar wzbudzania emocji. Jego filmów nie przechodzi się obojętnie. Tak jak teraz masz Pod mocnym aniołem, gdzie połowa ludzi właściwie pisze, co za gówno i w ogóle, dlaczego, co to jest, to nie, w ogóle co to za film. A natomiast ta druga połowa, do której ja się zaliczam, pisze po prostu na kolanach chamy. Więc wiesz, jakby wydaje mi się, że tak też często jest z tym, co ja robię, no ale to wiesz, no takich rzeczy wspólnych jest pewnie dużo, natomiast też pewnie jest dużo zupełnie, które nas różnią i nie przywiązywałbym się do tego jakoś super specjalnie, że od dzisiaj będę Sokół a.k.a. Smarzowski, no, w polskiego rapu, także wiesz. Ale zagrałbyś? A zagrałbym, bardzo chętnie bym zagrał. No, ale też na tej płycie mam takie wrażenie, że flow jest w niektórych miejscach dużo bardziej narracyjne, prawda? Takie proste jakby postawienie tylko na wokal i jakby samą treść. I czy miało być to też trochę takie dopełnienie tego filmowego klimatu, tej obrazowości całości? Wiesz co, nie myślałem o tym tak w kategoriach filmowych i narracyjnych, aczkolwiek nie bez powodu ta moja ksywka, jakaś tam narrator się od dawna pojawiła. Natomiast myślałem o tym, że po prostu każda kombinacja z formą osłabiłaby treść. I kompletnie nie widziałem tego w inny sposób. No, ja rozumiem, że być może czasami ta prostota jest wręcz powalająca, ale nie wyobrażam sobie tego w inny sposób po prostu. No, tak jak mogę sobie pozwolić takie zwrotki różne, wiesz, wrzucać, czy w ogóle na przykład bardziej z rzeczy flirtujące, powiedzmy, z jakimiś trendami ogólno teraz popularnymi, wrzucam częściej na featuringach, wiesz, niż u siebie, bo u mnie... Kubowskiego Romana na przykład. Tak. Na przykład, czy u Popka, czy wiesz, gdzieś, po prostu u mnie nie ma na to miejsca, tak? Jakby to są zbyt koncepcyjne sytuacje, żebym po prostu mógł sobie pozwolić na jakieś eksperymenty. A gdzie indziej mogę. No, to
To teraz pytanie do Marysi a propos tego, że przy drugiej płycie no trochę już siłą rzeczy wsiąkłaś w to rapowe środowisko bardziej, jeżeli chodzi i o tworzenie i o koncerty, bo najeździliście się po Polsce z koncertami. Czy jakby uważasz, że przy tej płycie bardziej jakby czułaś ten rapowy klimat robiąc to, czy jakby podchodziłaś zupełnie inaczej cały czas po swojemu? Bardziej chyba czułam rapowy klimat przy wcześniejszej płycie. Przy tej trudno mi było się w niektórych momentach odnaleźć, powiem ci, ponieważ ta płyta jest bardzo Wojtka i bardzo dużo jest tutaj historii, znaczy może nie bardzo dużo, jest parę historii z życia Wojtka, w którym ja nie miałam żadnego jakby udziału, także dopisywanie swoich jakichś tam no, w tym momencie głupot myślę, że nie miałoby sensu. Jest mnie mniej na tej płycie, ale wydaje mi się, że tyle, ile powinno być. I starałam się nie zaszkodzić temu, jakby żeby właśnie te historie on mógł przedstawić ze swojej strony. A czy, no oczywiście bardzo fajnie, cieszę się, że mogłam w tym wziąć udział. Podoba mi się to, co tam nagrałam od siebie, tak? Mam tam raptem dwa utwory, ale jestem z nich bardzo zadowolona. Są bardzo moje i no właśnie. Niech ja się zastanowię jeszcze. Myślę, że tak naturalnie to po prostu jest. No. Gdzieś tam zaśpiewałam tylko chórek, prawda? Jest utwór Na wiatr, gdzie ja nie śpiewam żadnej w sumie treści, tak? Słownej, tylko staram się to ubarwić jeszcze swoim głosem. Dopełniasz klimat po prostu. Tak, tak. To samo jest w Chujowo wyszło. To samo też jest w tym utworze Proporcje pierwszym. Także po prostu trochę byłam instrumentem na tej płycie. Może nawet bardziej instrumentem na tej płycie niż w sumie niż tym. Ja nie zgodzę się tylko z tym, że Marysi jest mniej na tej płycie. Zresztą to, co ciekawe, jak wpadały mi te recenzje w ręce, w oczy, no, nie wiem, na pulpit komputera najczęściej, to zdania były dokładnie podzielone. Połowa pisała, że jest więcej Marysi niż na poprzedniej płycie, połowa, że jest mniej. Ja się tak nad tym zastanawiałem przez moment i wydaje mi się, że w ogóle nie ma żadnej różnicy. Takie same utwory były, na przykład Polowanie na zło, gdzie też byłaś instrumentem na zeszłej płycie, był Mały Człowieczek, dokładnie było to samo. Ale były trzy i na tej płycie też są trzy, powiedzmy tylko, że no Borderline ciężko liczyć jako utwór, tak? Bo to jest ten. Ale nieważne, to taka tylko mała dygresja, że tak naprawdę jak się nad tym zastanawiałem, myślę, że to bardziej wynika z tego, że faktycznie ja opowiedziałem kilka historii z mojego życia, starych, przy których Marysi jakby nie było, tak? No bo Chujowo wyszło, to są lata 90. Na przykład, no też. Gdzie wiesz, no starałam się po prostu napisać coś, jakby co będzie dopełnieniem tej historii, bo to jest w ogóle super historia, którą Wojtek opowiedział w tym kawałku, ale też miałam trochę problem, co tam napisać, wiesz. No ale jakoś to wyszło, niechujowo mam nadzieję. A jak wrażenia właśnie z trasy, bo też zdecydowanie rapowe koncerty to jest zupełnie inna bajka niż powiedzmy koncerty, nie wiem, no w sumie w każdym gatunku koncerty mają swoją stylistykę tak naprawdę, ale często jakby osoby, które nie bywają na przykład na rapowych imprezach, później ciężko im się wczuć w ten klimat koncertowy. Ja napisałam takie podsumowanie i tuż chyba przed wyjściem drugiej płyty i napisałam, że na początku było to dla mnie bardzo nowe i dość specyficzne. Miałam jedną nieprzyjemną sytuację z tym piwem, prawda, wylanym, prawda, prosto mi tam na mnie i to było przykre, ale teraz po tym całym czasie, który minął, uważam, że to jest super, że każdy wokalista, który miałby okazję, a śpiewa na przykład chórki albo jakieś, nie wiem, swoje utwory w klubach jazzowych, czy nie wiem, czy na jakimś Opolu, to powinien mieć dane przeżyć coś takiego, co się przeżywa na koncertach hip-hopowych, dlatego że tam jest ogromna energia. Tam przychodzą przede wszystkim młodzi ludzie, którzy wysyłają z siebie tyle tego, że to nie da się tego nie przechwycić. No jest to, myślę, bardzo ciekawe doświadczenie. Dla mnie super. W kwestii akustyki miałaś spore problemy, bo wiadomo, że często jeżeli chodzi o akustykę rapowych imprez, to wygląda to tak, że po prostu akustyk podkręca wszystko jak na maksa i tylko kto przekrzyczy. No. Tak, no jest czasem z tym problem.
ale ja też mam dość delikatny głos. Ja jakby bardziej sprawdzam się w takich balladowych klimatach. Tutaj trzeba jednak zupełnie inaczej. Ale wiesz co, koniec końców oni są zadowoleni, cieszą się, piszą, że był super koncert, że wiesz, że wszystko było fajnie. No skoro im się podoba, no ja się tam nie będę czepiać, wiesz. Wiadomo, że można by to trochę lepiej przygotować, w sensie od strony akustycznej. No ale jak im się podoba i są zadowoleni, to chyba dobrze. Pisaliście też, że ta płyta była robiona tak stricte pod deadline, prawda? Że założyliście sobie termin, na kiedy powinna być gotowa i robiliście wszystko nawet kosztem snu i jakichś tam innych aspektów życiowych, żeby ją skończyć pod ten deadline. I czy finalnie to pomogło, czy utrudniło robotę? Myślę, że pomogło, ale... Wiesz, to jest tak, ja często jestem, moje słowa, które piszę na Facebooku, czy które nawijam, są interpretowane zbyt dosłownie czasami. To jest tak, że my naprawdę pierwszy utwór na tą płytę nagraliśmy 1,5 roku temu i to nie jest tak, że ta cała płyta powstała nagle w tydzień, tak? Faktem jest to, że połowa tej płyty co najmniej powstała w krótkim okresie, to już była ta końcówka, gdzie na sam koniec w ogóle okazało się, że dograłem jeszcze jeden utwór, który w ogóle nie miałem w planie, też trzeba było okładkę przerabiać i tak dalej, więc jakby były różne jakby takie sytuacje. Pamiętajmy też o tym, że ja lubię kontrolować każdy właściwie etap powstawania płyty, że nie wyobrażam sobie w ogóle miksowania mojej płyty beze mnie, nie wyobrażam sobie nie być tam pół godziny, jak mnie nie ma, bo idę coś zjeść, to już jestem zdenerwowany, że po prostu jak wracam, czy coś tu mi jakieś gałki nie przekręcili źle, wiesz. Jakby mimo to, że mam właściwie ogromne zaufanie do Rafała Smolenia, z którym miksujemy płyty, to po prostu nie umiem tak. Nauczyłem się już przynajmniej nie jeździć na master, jakby master wbrew pozorom nie jest niczym osobliwym. Dostaję wersję, oczywiście nie obeszło się po raz kolejny bez uwag i poprawek. Ale nauczyłem się już po prostu dać trochę oddechu masteringowcowi. Ale master to jest tylko kosmetyka, tak? Wbrew temu, co 90% polskich raperów i odbiorców muzyki hip-hopowej myśli, że mastering to są cuda jakieś, które nagle ulepszają całą płytę. To nieprawda. Mastering to czysta kosmetyka, wyrównanie poziomów i tak dalej. Inwestujcie w miks, dzieciaki, a nie w mastera, bo to trochę wam się role pojebały. W sumie tak, jeżeli chodzi o mixmaster, to często to jest traktowane jako jeden, bo taki powiedzmy słuchacz typowy też nie za bardzo wie, na czym polegają różnice, prawda? Tylko traktuje jako po prostu obróbkę mixmastering, ale jakby... Tak, w ogóle wiesz, co jest ciekawe, ostatnio z kimś rozmawiałem i on nie mógł uwierzyć, że to jak to DJ Premier wysłał ci beat na śladach i ty sam ustalałeś proporcje tych śladów? Przecież to niemożliwe. No to jest możliwe, od wielu, wielu lat nie wziąłem od nikogo bitu w całości, tylko jakby tylko i wyłącznie bierzemy w śladach, my robimy miks i jakby nigdy w życiu żaden producent nie miał żadnych zastrzeżeń. No, DJ Premier, jak usłyszał swój bit zmiksowany w Sand & More, powiedział 2 decybele głośniej katy. To był cały komentarz jego, więc jakby wiesz, a wielokrotnie w ogóle było tak, że producenci mega po prostu zachwalali miksy, które robiliśmy w Sand & More, więc wydaje mi się, że też mam jakieś wyczucie i wiadomo, że nie stawiam kawałka na głowie po prostu, no bo jeśli biorę jakiś bit od kogoś i on mi się już podoba, to przecież nie po to, żeby go całkowicie przerabiać, tylko żeby jakby wyjąć z niego esencję jakąś, tak? No. Zawsze to, co on wysyła, starasz się ty, no ja też oczywiście siedzę tam i też swoje uwagi daję, żeby to było jak najbardziej zbliżone do tego, co on nam wysłał, ponieważ w ogóle to jest bardzo dobry muzyk, wszystkie instrumenty nagrywa sam, na bity, które wysyła i no i to najczęściej w ogóle świetnie brzmi, naprawdę. To w ogóle od niego już brzmi bardzo dobrze. Tak, to jest gościu, który jest jednym z kilku producentów, z którymi działamy, który sampluje sam siebie, czyli gra sobie wszystkie rzeczy, z multi-instrumentalistą i się sampluje. White House sampluje chyba nie tylko sam siebie, tylko też zapraszają muzyków, bo nie wszystko potrafią zagrać chyba, aczkolwiek wiadomo, że to jest top of the top. No ale też drum kits, przecież tam gitara przecież w Kilka Kroków jeszcze też jest żywa, w ogóle zagrana, także wiesz, no jakby... No lubimy też pracować z ludźmi, którzy są po prostu na jakimś poziomie, to nie chodzi, wiesz, jakby wiadomo, że można sobie mówić, że jest to pewnego rodzaju też, no nie wiem, sięganie po znane ksywki, no ciężko mi jakby tutaj polemizować z tym przy okazji premiera, wiadomo, że to jest bardziej realizacja jakiegoś po prostu, nie wiem, no...
nie wiem, czy marzenia, że może nie chciałbym też tak strasznie górnolotnie, ale wiesz, no niewątpliwie to było jakieś spełnienie jakiegoś czegoś, co zawsze chciałem zrobić i fajnie, że mogłem to zrobić teraz. Ale generalnie to wiesz, bardziej zależy mi na tym, żeby po prostu pracować z ludźmi, którzy czują to, co ja chcę. Mieliśmy bity, ja nie chcę teraz, wiesz, bo to by się rozkręciła jakby długa dyskusja internetowa i tak dalej, ale dostaliśmy bity od naprawdę bardzo dobrych producentów zagranicznych, którzy są ksywkami. Zesraliby się ludzie na Popkillerze, jakby wiedzieli, że mieliśmy te bity. Nie wzięliśmy tych bitów. Po prostu nie pasowały zupełnie, nie spodobały nam się i tak dalej. Więc jakby to nie chodzi o konkurs ksywek, tak? I no, nie mogę więcej powiedzieć, bo mówię ci, no niepotrzebnie rozkręciłaby się jakaś głupia sytuacja. Ale też właśnie jeżeli chodzi o gości mikrofonowych, prawda, też mogły być tam różne fejmowe ksywki. No Ragmanie ludzie słyszeli, wszyscy myśleli praktycznie do końca, póki nie napisaliście, że on będzie na płycie, prawda. Też pamiętam, kiedyś mi rzucałeś parę ksywek, które też robiły wrażenie a propos raperów, ale dlaczego zdecydowaliście w końcu, żeby żadnych gości na mikrofonie nie było? Mimo takich kuszących możliwości. To przez Włodka. No bo on miał się dograć i tak strasznie przeciągał wszystko, że się zdenerwowałem i powiedziałem, Włodziu to żadnych gości nie będzie. I to jest prawdziwa historia w 100% jakby i tyle. Oczywiście czekam na to, żeby nagrać kawałek z Włodkiem wreszcie, bo bardzo chciałbym z nim nagrać, ale stwierdziłem, że dobra, wiesz, to też chodziło o czas trochę, przeciągały nam się rozmowy tam z różnymi osobami. Ja ci powiem, tak naprawdę, bo oczywiście akcja z Włodkiem jest prawdziwa, ale jest anegdotyczna. No wiadomo, że to taki był trochę dowcip, tak? Ale tak faktycznie było, powiedziałem tak i tak się też stało. Ale szczerze mówiąc, głównym powodem było to, że ta płyta jest taka, a nie inna. I no, zapraszanie gości na taką płytę wiązałoby się troszeczkę z wymuszaniem na nich jakiegoś takiego rozumienia, nie wiem, ciemnej strony mocy, tak, jakiejś. I nie chcieliśmy ich do tego zmuszać, mogliby być postawieni w kłopotliwej sytuacji albo napisać coś bzdurnego, co zupełnie nie pasuje i pierdolić głupoty. Więc jakby widzieliśmy też po Włodku, że tak jakby nie do końca on chciał, ale mówił też zajebiście i w ogóle ten, ale z drugiej strony czuliśmy, że to nie jest dla niego najłatwiejsza sytuacja odnaleźć się w tym temacie. I może dobrze w takim razie, że tego nie nagraliśmy na siłę. Mam nadzieję, że zrobimy razem mega sztosa jakiegoś. Numer... Kękę tak samo, wiesz, chciałbym nagrać kawałek z Kękę, którego też wcześniej jakby mówiłem mu, że chciałbym, żeby był na tej płycie, ale potem z biegiem czasu po prostu jak ta płyta się klarowała, to stwierdziłem, że no gdzie Kękę na tej płycie, no proszę cię, to bez sensu, nie? Więc jakby jest parę osób, z którymi bardzo chciałbym nagrać, tak jak pisałem też tam oczywiście, bo wszystkiego się dowiecie z tych moich wpisów na Facebooku. Sokół Marysia Starosta, oczywiście się nazywa ten nasz Facebook. Chciałbym też nagrać kawałek z Mesem, bo naprawdę nigdy chyba nie nagrałem z nim kawałka do tej pory, a to jest bardzo ciekawa postać na naszej scenie i już wielokrotnie było parę takich rzeczy, które mówiłem, kurwa, zajebiste, nie? A ostatnio to był ten kawałek Patrzę w rachunek, wiesz, zajebiście się zajerałem tym kawałkiem w ogóle z Młodych Żbików. Zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. I w ogóle, no tak jakoś spotykamy się na trasie czasami, czy gdzieś z Mesem, lubię tego człowieka i chciałbym z nim kiedyś coś nagrać też. Ale no też, no ciężko na tą płytę, no zmuszać, wiesz, no, do takich rzeczy, to nie wolno. No. A numer z Ragmanem też po prostu nie pasował jakby do koncepcji całości, czy uznaliście, że lepiej go puścić przy innym projekcie z innych powodów? To jest taka sytuacja, że numer z Ragmanem w ogóle jakby genezą tego utworu było to, że nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś ta Psalm One nagrała na tym samym bicie co my i tam był też Ragman w tym kawałku, jakby, ponieważ Szuko, ten bit niechcący, który już my kupiliśmy, wysłał w jakiejś paczce, a oni jakby w ogóle nawet nie pytając go nagrali pod to i potem mu wysłali gotowy efekt, jakby, więc no, trochę się to pokomplikowało, no i wyniknęła taka sytuacja, jaka wyniknęła i tak poznałem w ogóle Ragmana, wiesz, przez to tak naprawdę, a może dzięki temu, bo tak naprawdę nic nie straciliśmy na tym, tylko fajnie, bo jakby powstały dwa fajne kawałki. No i wiesz, to było tak, że to był raget w to zamieszany ja i Szuko i jakby Szuko powiedział, to zróbcie razem kawałek na moim bicie, wiesz, zróbmy coś fajnego. I jakoś trochę my nie mieliśmy czasu, raget też tam podróżował, bo on przecież dużo gra, wiesz, po całym świecie tych koncertów. Aż w końcu nagle odezwał się do mnie, że jest w ogóle w Warszawie w hotelu i czy ja jestem w Warszawie, wiesz, no trochę mnie to zaskoczyło, ale mówię, no jestem pewnie i wbiliśmy się do studia, wiesz, siedzieliśmy do rana,
My nagraliśmy taki spontaniczny utwór, który kompletnie nie miałby sensu na tej płycie, wiesz, jest to kawałek bardzo hip-hopowy, taki spontan, nie? I myślę, że pojawi się na winylu, bo Szuko ma taką ideę, żeby wypuścić winyl, taki po prostu singiel winylowy, gdzie będą dwa utwory. I powiedział, że chciałby, żeby taki winyl wyszedł prosto, więc Anka działa z nimi. Myślę, że jakoś niebawem po prostu taki limitowany winyl się pojawi.